Lech Poznań pokonał Lechię Gdańsk 2-1. Tym samym kolejarz wskoczył na drugie miejsce w tabeli T-Mobile Ekstraklasy. Gole dla kolejarza zdobyli Pawłowski i Teodorczyk. 2-1 Lech Poznań wygrywa z Lechią Gdańsk na Ina Stadionie. Z nami jeden ze strzelców dzisiejszych bramek, Szymon Pawłowski. Szymon, przede wszystkim wielkie gratulacje. Chyba musisz być bardzo szczęśliwy po tym meczu. Tak, myślę, że jest szczęśliwy. Byliśmy 2-0, praktycznie całe spotkanie prowadziliśmy grę. Szkoda tej nerwówki, na koniec daliśmy sami sobie bramkę strzelić, no ale cieszą się punkty i dzisiaj się cieszymy, a od poniedziałku pracujemy na kolejne spotkanie. Przez jakiś czas borykałeś się z pewnym urazem, nie byłeś w pełnej dyspozycji, dzisiaj pokazałeś, że wszystko jest okej, siła wróciła. Tak, odpuściliśmy mecz z Fort Beskidziem, miałem lekkie naciągnięcie, teraz jest wszystko okej i oby tak zostało. Bramek coraz więcej na twoim koncie, to chyba też buduje cię mentalnie, czujesz się coraz bardziej pewien. Na pewno bramki cieszą, ale przede wszystkim cieszą zwycięstwa i cieszy to, że wszyscy jesteśmy w dobrej dyspozycji i oby tak dalej, oby tych zwycięstw było jak najwięcej, przede wszystkim u siebie, a na wyjazdach też coś założyć i brnąć do celu. Ale tak do końca spokojnie być nie może, było 2-0, ta bramka wpadła, czy wy tak po prostu lubicie trzymać kibiców w napięciu do samego końca? Na pewno niepotrzebne to było, sami stworzyliśmy Lechi tą sytuację i niepotrzebna ta nerwówka. Jakie nastawienie teraz po tym meczu? Kolejne zwycięstwo buduje przed bardzo ważnym wyjazdem. Chyba atmosfera będzie dobra. Tak, atmosfera jest dobra. Dwa mecze u siebie wygraliśmy i jedziemy na Legię i chcemy tam zagrać dobre spotkanie i przywieźć punkty. Zanim o indywidualnym występie, najpierw o występie i sukcesie drużyny. Raz, że zwycięstwo, dwa, dzięki temu zwycięstwu, drugie miejsce w tabeli. Chyba jesteście z tego zadowoleni? Tak miało być. Tak miało być. Na pewno cieszą 3 punkty. Wiedzieliśmy też, że te 3 punkty dadzą nam drugie miejsce. Myślę, że wygraliśmy zasłużenie, chociaż mogliśmy trochę wyżej. No i cóż, na pewno ta bramka gdzieś Mateusza na pewno nam dodała wiary w siebie. Mówię teraz o meczu z Fort Beskidziem. Uwierzyliśmy w siebie, że trzeba grać do końca. Dzisiaj to już chyba wyglądało naprawdę dobrze i oby by tak było dalej. Nie ma za co. Właśnie, wyglądało to dzisiaj już bardzo dobrze. To już jest prawie taki Lech, jakiego chcielibyśmy oglądać chyba w każdym meczu. Myślę, że tak. No, cóż mogę powiedzieć, na pewno gra mogła się podobać. Graliśmy piłką, stworzyliśmy sobie kilka sytuacji. Tak jak już wspomniałem, na pewno liczą się te 3 punkty i tym bardziej cieszą. Kolejny mecz i kolejna bramka w twoim wykonaniu. Powód do radości na pewno spory. Mimo, że sytuacji było trochę więcej, ale jednak gol jest i to się liczy na koniec meczu. Myślę, że tak. Cieszę się, że w ogóle dochodzę do tych sytuacji, że w tym się odnajduję. Na pewno nad tym jeszcze trzeba troszeczkę popracować, bo sądzę, że w tej drugiej na pewno mogłem się lepiej troszeczkę zachować. To była, mogę teraz mówić, czy słabsza, czy lepsza noga, ale jeśli chcę być dobrym zawodnikiem, to na pewno muszę takie sytuacje wykorzystywać.